Witam Was serdecznie po pierwszych wstępnych problemach techniczno-technologiczno-internetowo-komputerowych. Witam po tych wszystkich, którzy czekali. Jest Was całkiem sporo. Egzamin gimnazjalny już niedługo, w związku z tym pewnie chcecie z tego skorzystać, z tego czasu, który został, i bardzo dobrze. Ja też wygospodarowałem tyle czasu, ile mogę. Dzieciaki w przedszkolu, więc mamy chwilę ciszy. Nadaję z bazy pana Belfra, bo tutaj mam stabilniejsze wbrew pozorom łącze niż w szkole i nikt mnie nie wygania. Więc możemy działać. Zgodnie z Waszymi pytaniami i prośbami w necie, skupimy się głównie na pierwszej klasie, na razie przynajmniej. No to jedźmy z tematem. Trzy razy intro poszło? Niemożliwe. To się wytnie. Dobra, więc zgodnie z tradycją, kończą mi się instrumenty, ale zgodnie z tradycją mamy live'a, więc będzie muzyka, ale będzie profesjonalnie. Uwaga, uwaga. I odsłaniamy. Tak jest. Powtóreczka z chemii, replay z panem Belfrem. A gdzie flet? No właśnie, nie mogłem znaleźć, wiecie, wśród zabawek u dzieci, więc poszedł keyboard. Tak, nie wiem, czy mnie tam ucina, widzę, że coś mnie ucina. Dobra, nieważne. Słuchajcie, wybaczcie, że trochę jestem rozwalony, ale wszystko robiłem się na ostatnią chwilę, więc tak to po prostu jest. Rozkład jazdy na dziś. Jak gdzieś będą literówki, to wybaczcie, jak będą jakieś cyferki z poprzednich live'ów, też wybaczcie. Budowa atomu. Rodzaje wiązań chemicznych, wartościowość i wzory sumarycznej strukturalne. Gdzie to muszę siedzieć? Tu bardziej. Wartościowość, wzory sumarycznej strukturalne, równania reakcji chemicznych. To jest jakby plan na dzisiaj. Nie zdążymy zrobić wszystkiego, no także podzieliłem sobie to na to, co potrzeba. Zdecydowanie będzie Wam potrzebny układ okresowy, jeżeli będziecie chcieli za mną nadganiać, więc to jest dobry moment, żeby go ze sobą zabrać, po prostu gdzieś tam znaleźć. Przydadzą Wam się też wartościowości. Dobra, ja będę starał się jakoś ogarniać trochę czata, ale tu nie mam, tam muszę patrzeć. Co to za program, w którym jest cała prezentacja? Do it. Kiedy będzie na YouTube zapis live? Będzie link do prezentacji. Z tymi prezentacjami, no to jest prezentacja robiona w takim programie do tablic interaktywnych, więc no jak kiedyś ogarnę te screenshoty z tych wszystkich prezentacji, wam to wszystko udostępnię na stronie internetowej. Będzie. Kiedyś to będzie. Dobra, jedźmy. Układ okresowy, moi drodzy. Ja mam akurat taki, jak widzicie, w prezentacji wbudowany, w którym już podane są wartościowości pierwiastków. One nam się przydadzą do dzisiejszej lekcji. No i cały po prostu standardowy układ okresowy. Nie ma tutaj jakoś wielce cudów, ale to, co jest potrzebne, no to jest tutaj do odczytania z tego układu okresowego. Wy możecie mieć różne. Więcej zadań niż teorii. Tak, będą same zadania. Teorie przecież macie w poprzednich odcinkach, więc skupmy się na zadaniach. Budowa atomu. Pierwsza sprawa. Co to jest atom? Atom, moi drodzy, to jest taka najmniejsza cząstka materii, z której zbudowany jest cały świat. Każdy pierwiastek składa się z atomów. Są pierwiastki, jest pierwiastek złoto i on jest zbudowany z atomów złota i tak dalej, i tak dalej. No, jest pierwiastek wodór i zbudowany z atomów wodoru. Co ważne, atomy tego samego pierwiastka między sobą się nie różnią. Są takie same, ale atomy różnych pierwiastków, na przykład właśnie złota i wodoru, różnią się od siebie. I teraz pytanie, czym się różnią? Że nie wiem, złoto ma takie właściwości, a wodór ma inne właściwości. Różnią się, jak ja to mówię, w klasie nadzieniem. A w ogóle pytanie jest takie, czy są tutaj jacyś moi uczniowie? Tacy fizyczni, bo to, że są internetowi, to spoko. Słyszał pan o kwarkach? Tak, słyszałem o kwarkach. To nie podzielono? Tak. Tak, to niepodzielna część pierwiastka, dokładnie tak, to są atomy. I teraz to nadzienie, moi drodzy, to są takie trzy elementy, które znajdują się w każdym pierwiastku. Musicie sobie, znaczy w każdym atomie. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że każdy atom ma w sobie, teraz będę rysował, dawno tego nie robiłem, więc uważajcie, uważajcie. Tak, każdy atom ma coś takiego, co nazywa się jądro atomowe. Odpowiada, powiedzmy, słoneczku w układzie słonecznym. I jądro atomowe jest nieruchome, składa się z dwóch rzeczy. Z protonów, czyli dodatnich ładunków tak naprawdę, o masie 1 unit, symbol zapisujemy P+, i pamiętajcie, ładunek elektryczny jest dodatni, dlatego jest P+. Potem jeszcze są w jądrze atomowym, są tak zwane neutrony i one tworzą jądro atomowe również, też mają masę 1 unit, mają symbol N0, no i mają elektryczny i są obojętne, dlatego jest N0 po prostu. Dobra, widzę, że oglądacie, bo nie komentujecie nic. To dobrze. No i są na końcu elektrony, które są poza jądrem atomowym. Są takie malutkie i ważą 1 1840 unita. Co ważne, nie wpływają na masę całego atomu.
i mają ładunek elektryczny ujemny i mają symbol E-. Dobra, jedziemy dalej. Czyli to jest atom. Zapamiętajcie sobie. Atom troszeczkę przypomina w swoją budową układ słoneczny. Słoneczko i planety krążące po orbitach. Tu mamy elektrony takie malutkie krążące wokół jądra atomowego. Jądro atomowe jest dodatnie naładowane, bo są zera i plusy w jądrze atomowym, czyli neutrony i protony, a dookoła jądra atomowego krążą sobie elektrony, które są ujemnie naładowane. OK, to jedziemy teraz, patrzcie. Jak w takim razie narysować, jest takie zadanie, jak sobie narysować model bromu, nie? Konkretnie, tak? Jakiś pierwiastek. No to nie jesteście w stanie tego zrobić bez układu okresowego pierwiastków. Bez tego nie ma w ogóle opcji. W układzie okresowym liczb kwantowych nie będzie. Główne liczby kwantowe, o jeżeli tak, to tak, główne liczby kwantowe będą. Ale nie jest to w gimnazjum potrzebne. A my mówimy teraz o podwórce przed egzaminem gimnazjalnym, więc liczb kwantowych jako takich nie będzie. Patrzę, czy się czat wyświetla. Odczytać grupę. Właśnie. No, pomagacie mi. Widzicie, bo ja się tutaj zawieszam. Więc tak, pierwsza sprawa, jaką potrzebujecie, to faktycznie musimy mieć cztery cyferki z układu okresowego. W której grupie dany pierwiastek leży? W którym okresie? Okres to jest ta... O, to jest okres. I mało tego, jeszcze potrzebujemy jego... No, tu jest nasz brom na przykład, nie? O, to sobie narysujemy konkretnie. Patrzcie, w której grupie? W grupie 17. To jest pierwsza cyfra, która potrzebujemy. Potem w którym okresie? W okresie czwartym sobie leży. I teraz zobaczcie, wokół bromu jest jeszcze taka cyferka 35. Jednej widzę ważnej rzeczy w tym układzie okresowym, którą mam tutaj przed sobą, nie ma, czyli nie ma tak zwanej masy atomowej. Nie ma masy atomowej wpisanej, a tu masa atomowa też się przyda. To jest liczba atomowa, nazywana, jak zawsze się mylę, Z, bodajże liczba atomowa ma swój skrót, tak jak mam sobie zapis taki E. A i Z, to Z jest tutaj na dole, a to jest masa atomowa. To zawsze mi się myli, ale wydaje mi się, że tak właśnie jest. Liczba atomowa jest na dole, a masa atomowa jest do góry. I teraz masa atomowa bromu, to jest dobre pytanie, jaka jest. Wydaje mi się, nie chcę strzelać, ale wydaje mi się, że to jest 80. Ale nie chcę was wprowadzić w błąd, żeby nie było. Więc ja sobie sprawdzę. Mam nadzieję, że mam... O, uwaga. Tak jest, 79,9. A sobie zostawię, bo jeszcze układ okresowy może się przydać, ten drugi, bo widzicie, okazuje się, że ten mój nie jest taki idealny. 79,9, jakiś mnie tu zacina, a jest w ogóle, jestem ucięty. Tak, masa 80, o właśnie, dobra, dobrze mi pomagacie. Tak, masa 80 unitów, ja sobie to tutaj zapiszę, 80 U. OK. I teraz zobaczcie, podkreślę na kolorowo cztery cyferki, jeszcze raz, które mi są potrzebne, żeby zrobić budowę atomu jakiegokolwiek pierwiastka. Numer grupy, w której znajduje się pierwiastek, numer okresu, w którym znajduje się pierwiastek, jego liczba atomowa i jego masa atomowa. Cztery cyfry, nic więcej. No to przejdźmy w takim razie do rozwiązania tego zadania. Patrzcie. Model atomu bromu. Po pierwsze brom. Brom. I teraz tak, na dole pisało się liczbę atomową, czyli 35. Do góry napiszemy sobie liczbę masową, czyli masę atomową 80. Napiszemy sobie, że leży w 17 grupie. Grupa. A widzicie, jak mi nie idzie pisanie na tablecie. I okres to był czwarty. Czwarty okres. OK? I teraz wyobraźcie sobie, że z tych czterech cyferek mogę sobie narysować cały model atomu. W kolumbach to wartość wiem, że chyba... Dobra, nie ogarniam wszystkiego, co piszecie. Dobra, ale jedziemy dalej. Teraz zobaczcie, te cztery cyfry. Teraz zapamiętajcie sobie, że z liczby atomowej, czyli z tej dolnej cyferki, tej, która zawsze w układzie okresowym jest wpisywana bez przecinka, ona informuje nas o tym, ile jest protonów, czyli tych jednych z nadzienia jądra atomowego i ile jest elektronów w jądrze atomowym. Jest ich zawsze tyle, znaczy w jądrze, przepraszam bardzo, w atomie, bo one są poza jądrem atomowym, krążą sobie dookoła. Ich jest zawsze tyle samo. Protonów P plus i E minus jest zawsze tyle samo w atomie, bo atom ma zerowy ładunek elektryczny, więc nam się plusy i minusy zerują. No i teraz pytanie jest takie, skoro atomy składają się z trzech cząstek elementarnych, to jak wyliczyć neutrony? Neutrony wyliczamy w prosty sposób. Od masy atomowej, czyli od 80, odejmujemy 35. OK, czyli to wychodzi nam chyba 45. Jakby co, to mnie sprawdźcie, gdybym się pomylił. Dla gimnazjalistów. To dla maturzystów? Nie, dla gimnazjalistów, moi drodzy, dla gimnazjalistów. Okres... Coś mi z tym nie wyszło, widzę teraz. Dobra, zobaczcie. I teraz już, zobaczcie, co ja teraz mam. Teraz mam dokładnie, wiem, ile jest protonów, 35, ile jest elektronów, ile jest neutronów. Teraz czas narysować sobie ten model atomu. Mamy sobie jądro atomowe. I w jądrze atomowym, czyli tym, co znajduje się w środku, wpisujemy sobie protony, w naszym przypadku 35 P+,
i 45N0. Co jest ważne, jak będziecie w przyszłości oglądali sobie tego live'a, żeby sobie poćwiczyć przed testem, to warto zrobić sobie pauzę, zanim ja to wszystko rozwiązuję te zadania, spisać sobie to na kartce czystej papieru i po prostu rozwiązywać najpierw samemu, a potem zobaczyć z moim filmikiem, czy to się zgadza, czy nie. Bo jak będziecie tylko oglądać, to się mało nauczycie. Taka prawda. Okej, 45, super, dobra, potwierdzacie, że 45. No i teraz tak, to jest nasze jądro atomowe. Co jest jeszcze taki fajny tips and tricks? Zapamiętajcie sobie, że ponieważ protony i neutrony ważą po jednym unicie, czyli są ciężkie, a elektrony ważą 1840 unita, to tylko tak naprawdę uważa się, że protony i neutrony razem ważą w atomie. Czyli to, co tu wpiszecie w jądrze atomowym, musi dawać wam to, czyli masę, bo to jest waga tego atomu. Bo każdy z tych elementów waży po jednym unicie, także musi wam dawać tą cyferkę, tak zwaną masę atomową. Teraz zobaczcie, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, 35 do 45, dobra, to mamy jądro atomowe. I teraz nas interesuje ta część. Czwarty okres oznacza, przynajmniej mam okres, to jest od lewej do prawej, oznacza, że ma cztery powłoki, czyli te orbity, po których krążą sobie elektrony, są cztery warstwy. I my to tylko sobie tak symbolicznie narysujemy taki łuk. 1, 2, 3 i 4. Pierwsza zawsze nazywa się K, ta najbliżej jądra atomowego, potem jest L, potem jest M, no i z alfabetem K, L, M, N. Ostatnia powłoka, nieważne, która to będzie, ale ważne, że ostatnia, jest powłoką walencyjną. Walencyjna. Łabasz, czekajcie, bo mi nie wyszło. Walencyjna. Jak chemii napisze, to już jest. A co teraz robimy? Dobra, co robimy? Chemii się uczymy, co mam robić? Dobra, to jest powłoka walencyjna. Bardzo ważne, ta powłoka potem do nas wróci, jak będziemy sobie rozmawiali o rodzajach wiązań chemicznych. Więc zapamiętajcie sobie, że powłoka walencyjna to ostatnia powłoka w atomie. Może być trzecia, może być druga, może być też pierwsza. Ważne, że to jest ostatnia, nic za nią już dalej nie ma. Dobra, no i teraz właśnie, mamy cztery powłoki i teraz ostatni element nam jest potrzebny, czyli numer grupy, bo zobaczcie, coś, co nam jeszcze zostało, w ogóle tego nie ruszyliśmy, nie rozpisaliśmy sobie przecież elektronów. I nie o to chodzi, że wy macie teraz sobie 35 podzielić jakoś na cztery części i sobie to wpisać tutaj, tylko to jest konkretny niestety schemat uzupełniania tych powłok. Zaczynamy od ostatniej. Od tak zwanej powłoki walencyjnej, bo na niej znajdują się elektrony walencyjne. I teraz uwaga, skąd ja wiem, ile jest elektronów walencyjnych? Właśnie z numeru grupy. Więc jeżeli nasz pierwiastek znajduje się w grupie 17, to od numeru grupy odejmujecie... Dzień dobry, czyżby K2? No pewnie, że tak. Już tutaj, kiedy streamików z fizyki nie będzie, bo to właśnie ściema prim aprilisowa. Przed egzaminem gimnazjalnym, a 7 klasy i lubię chemię. No to oglądaj, zapraszam. Dobra, czyli numer grupy, ok? Numer grupy minus, jeżeli to jest grupa powyżej 10, minus 10. Czyli w naszym przypadku to jest 7 elektronów. Gdyby pierwiastek był w grupie pierwszej, to byłby jeden elektron walencyjny, gdyby w drugiej, to by były dwa elektrony walencyjne. W naszym przypadku jest grupa 17, brom leży w 17, więc jest 7 elektronów walencyjnych. 17 minus 10. No dobra, teraz uwaga, wracamy do początku. Wszystkich elektronów jest 35. Jeżeli 7 już tutaj wsadziłem, to zostało mi jeszcze 28. I teraz zapamiętajcie sobie, jest taka tabelka, która nam mówi, ile się mieści na maksymalnie na poszczególnych powłokach. Ta tabelka była w drugim odcinku, więc nie chcę o niej mówić, a tylko tak po prostu przypomnę. Na powłoce K mieszczą się maksymalnie 2 elektrony. Jest taka malutka. W związku z tym ja mam 28, no to mogę wypełnić tą powłokę całkowicie, więc wpisuję 2 elektrony, jakby całą ją wypełnią, 2e minus. Z 28 zostało mi jeszcze 26. Na drugiej powłoce L maksymalnie może zmieścić się 8, no ponieważ ja mam 26, no to ja mogę spokojnie całą ją wypełnić, czyli wpisuję 8 elektronów. Jak od 26 odejmę sobie 8, to zostaje mi dokładnie 18 elektronów tutaj. I to jest, moi drodzy, model atomu. To, co tutaj zaznaczam, to jest tak zwane rdzeń atomowy. Rdzeń atomowy to wszystkie powłoki i... Rdzeń atomowy to wszystkie powłoki poza powłoką walencyjną, poza tą ostatnią, zapamiętajcie sobie, nie? To nie wchodzi w skład rdzenia atomowego. No i oczywiście jądro atomowe to też jest rdzenie atomowe. Teraz jak wygląda konfiguracja elektronowa? No bo to też jest ważne, nie? Tu powinniśmy napisać konfigurację elektronową. Brom ma elektronów 35. I konfiguracja wygląda następująco. Na powłoce K, tak jak potęgę, duże K się pisze, a tak jak w potędze wpisuje się ile z elektronów. K2, L8, M18, N7. To jest konfiguracja elektronowa bromu.
Teraz czas na pytania. Macie jakieś pytania co do tego? Zrobił pan wakacje live z rozszerzenia do Olimpiady Chemicznej. O matko, nie mam pojęcia, co będę robił w wakacje. 16 minut temu się zaczęło. Tak, dobra. Mam mówi... Co? Mama mówi, idź poćwiczyć przed sprawdzianem, a tu już powtórzyłem z panem Belfrem. Brawo ty! A nie było przypadkiem jakiegoś wzoru na to, ile maksymalnie jest 2n kwadrat. To jest taki wzór. N to jest numer okresu. 2n kwadrat. Tylko to jest trochę bez sensu, nie? W sensie ja nie lubię tego wzoru, mi się uczyć. Ale jest taki 2 razy n do kwadratu. N to jest numer okresu, który się znajduje na danym pierwiastek. Jeśli jest w grupie 10, to ile? A, grupa 10 Cię nie interesuje. Dlatego, że pamiętajcie, a propos układu okresowego, mówimy cały czas o gimnazjum i w układzie okresowym rozróżniamy dwie grupy. Ta grupa, te grupy wysokie, to są grupy główne. I tu mamy takie standardowe zasady chemiczne. I my nimi się w gimnazjum zajmujemy, patrzcie, tymi głównymi i tu też są główne. Te tak zwane grupy poboczne, tutaj, te od 3 do 12, nie będziemy rysowali modelu atomu, modeli atomu do tego, do tych pierwiastków. Także tutaj tym się nie martwcie, ok? Także... ile będzie trwał live? Jeszcze trochę. Mam same jedynki. Biedny ty. Bo się nie uczysz ze mną. Ha. Było. Dobra. Reakcje. Będzie. Jedźmy dalej. Ile będzie trwał live? Aż nie będę musiał iść po dzieci do przedszkola. No po prostu. No co ja mogę wam powiedzieć? Kolejne zadanie. Zbudowa atomu też. Patrzcie. Podaj symbol i nazwę pierwiastka posiadającego 3 powłoki elektronowe i 5 elektronów walencyjnych. Zobaczcie. Podaj nazwę i symbol. Bardzo proste polecenie, nie? Pierwiastka posiadającego 3 powłoki i 5 elektronów walencyjnych. Czekam na Was na komentarzach. Dawajcie. Coś ma, czy nie widzę, że mi na tych live'ach nie wyświetlają się komentarze. Uczę się z Tobą. A, no to musisz się postarać bardziej. No nie wiem, co można zrobić jeszcze, żeby wychodziło. Ale nie umiesz tłumaczyć. No, życie. Tak już jest. Taki się urodziłem. Fosfor. O, brawo wy! Dzięki Tobie rozumiem węglowodory. Brawo, cieszę się bardzo. Fosfor, szybko to zrobiliście. Tak jest, moi drodzy, fosfor. Sprawdźmy dlaczego. Ale czemu mi tutaj czat nie... A, Jezu, mam wyłączony. Sorry. Fosfor. No, wyłączyłem, teraz włączyłem czat, to żebyście widzieli w ogóle, co piszecie. Dobrze, słuchajcie, tak, już Wam mówię dlaczego. Patrzcie, chodzi o to, że są 3 powłoki. Skoro są 3 powłoki, to znaczy, że nasz pierwiastek na pewno jest w trzecim okresie, czyli gdzieś sobie jest tutaj. Gdzieś tu, ok? I tam również było napisane, że ma 5 elektronów walencyjnych, czyli jeżeli nie mamy tu grupy piątej, mówiłem Wam, że grupami pobocznymi się nie zajmujemy, no to skąd się wzięła piątka? Skąd? Z piętnastki. 15 minus 10 daje 5. No to jakby nie patrzeć, to przecina nam się tutaj, na fosforze. I zdecydowanie macie rację, brawo Wy, o Matko Boska, brawo Wy, to jest fosfor. Tadam, fosfor. To jest proste, prawda? Dzięki temu strumykowi wyszedłem. No brawo ty, super pan tłumaczy. Żartowałem, mam damer furka. Dzięki panu pociągnąłem się z chemii z 3 na 5. Pan jest najlepszym internetowym nauczycielem. Tak mi mów. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Podaj symbol i nazwę pierwiastka o następującej konfiguracji elektronowej. Teraz jest trochę inaczej. Jest podana konfiguracja elektronowa i wy macie na podstawie tych oto magicznych, dziwnych literko-cyferek oznaczyć, co to jest za pierwiastek. Co autor miał na myśli? Żartowałem. No to dobrze, dobrze, bo nie robi takich stresów, bo ja się staram jak mogę po prostu i wiecie, nagrałem wam to wszystko i ktoś mi mówi, że jeszcze źle tłumaczy. No mam prawo źle tłumaczyć, no ale staram się. Kocham chemię, ale jej nie umiem, a dzięki panu się poprawiłem z 2 na 5. No to już umiesz, no spoko. Krypton, ale wy tutaj pracujecie ze mną dzielnie, świetnie, 150 osób na live'ie. Ekstra, co by było jakbym grał w jakąś grę? Ha, byłoby was pewnie mniej, a tu zobaczcie. Uczymy się razem. To jest w ogóle ewenement na skalę internetów. Czy ktoś o tym mówił? Nie. Wszyscy mówią o Góralu. Ale pozostawmy to bez komentarza, bo mnie to strasznie boli, martwi w ogóle. Więc strasznie martwi mnie, co w którą stronę idzie internet. Ale tu jesteśmy po dobrej stronie mocy, prawda? Krypton. Jak to możliwe, że krypton? Ja wam powiem najprostszą rzecz, jak to sprawdzić. Słuchajcie, ponieważ te cyferki, te tutaj, te 2, 8, 18 i 8, to jest tak zwana liczba atomowa. I teraz jak dodacie to do siebie, 2 plus 8 to jest 10, plus 18 to jest 28, plus 8 to jest 36? Chyba tak. Wychodzi wam 36, taka cyferka, nie? Równa się 36. I teraz wystarczy, że poszukacie sobie pierwiastka, pyk w układzie okresowym, pyk, który ma cyfrę 36. A on jest tutaj, dokładnie tak jak mówicie, krypton. To jest jedna z możliwości.
Tak jest. No lub z grupy odczytać oczywiście też można tak, nie? Z grupy i okresu. Lepiej nie wiedzieć. Lubię gofry. Niech pan w wolnym czasie stanie się e-sportowym graczem i streamuje pan z Fortnite. Wolnym czym? Nie znam pojęcia wolny czas, dlatego tak mało mnie ostatnio jest w internetach. Nie znam tego pojęcia. Wykasowałem z mojego słownika. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej, bo to fajnie wszystko idzie, ale teraz zaczynamy coś, czego nie kumacie i macie do tego prawo, czyli rodzaje wiązań chemicznych. Jeśli jeszcze tam jesteście, to teraz wam zdradzę tajemnicę, że to nie jest trudne, a wasze zwoje mózgowe prawdopodobnie narosły od klasy pierwszej, kiedy próbowaliście się tego nauczyć, do klasy trzeciej, kiedy prawdopodobnie tego już nie ogarniacie, albo nie ogarniacie, że kiedyś tego próbowaliście nauczyć i nikt wam tego nie powtórzył. Więc uwaga, rozgrzewamy swoje mózgownice, bo to nie jest takie trudne. Pierwsza sprawa, jaką trzeba sobie zdać, to trzeba sobie zdać sprawę, po co w ogóle atomy łączą się ze sobą. Odpowiedź jest prosta. Łączą się po to, żeby stworzyć, znaczy, żeby obniżyć swoją energię, ok? Jest taka grupa pierwiastków w układzie okresowym, nazywają się gazy szlachetne, które nie muszą tego robić, bo mają już oktet albo dublet elektronowy na ostatniej powłoce, na powłoce walencyjnej. To są całe tak zwane helowce, czy też właśnie gazy szlachetne. One nie tworzą związków chemicznych, bo im to jest niepotrzebne, a wszystkie inne pierwiastki chcą mieć właśnie dublet albo oktet elektronowy. Tak, brawo wy. Cieszę się. Kiedy Minecraft? Co do Minecrafta, to mam taką małą, zdradzę wam taką małą tajemnicę, prawdopodobnie kiedyś będzie, bo doszedł taki, jest taka wersja w ogóle dla edukacji i jest tam dodatek chemiczny. Więc kto wie, wezmę sobie syna, który uwielbia Minecrafta i ogląda tam te wszystkie streamy i tak dalej i będziemy sobie ogarniali chemię w Minecrafcie. Ale to trzeba czasu. Ale jest taki plan. Don't worry BHP. Okej, to jesteśmy przy naszych rodzajach wiązań chemicznych. A więc zapamiętajcie sobie dublet, czyli 2,8, czyli oktet elektronowy, no i pierwiastki chcą coś takiego mieć, ale niestety nie zawsze mają. No i muszą to zrobić. Dlaczego nie mają? Bo teraz wyobraźcie sobie, zwracamy do układu okresowego. Patrzcie sobie na numer grupy i spójrzcie sobie, numer grupy informuje nas o tym, ile elektronów walencyjnych dany pierwiastek ma. I teraz co się okazuje? Na przykład taki wodór ma jeden elektron walencyjny, leży w pierwszej grupie, czyli ma tylko powłokę K, w związku z tym chciałby ją wypełnić. A ma na niej jeden elektron walencyjny. Jak dobrze pamiętacie, powłoka K jest malutka, ale mieści maksymalnie dwa elektrony, a on nie ma maksa. W związku z tym chciałby mieć od kogoś jeden elektron, więc musi się połączyć z kimś w związek chemiczny. Dlatego często tworzy HCl, H2 na przykład taką cząsteczkę. Potem mamy sobie hel, który jest gazem szlachetnym. On jest też w pierwszej grupie, czyli ma tylko powłokę K i ma na niej dwa elektrony, czyli mają pełną. W związku z tym nie ma potrzeby łączyć się z żadnym pierwiastkiem, bo nic nie chce od nikogo innego. On ma swój dublet i spoko, nie? Potem jak wchodzimy sobie niżej w układ okresowy, to tu już będzie walka o 8 elektronów walencyjnych, czyli o tak zwane dublety. Tu są metale. Metale robią to w sprytny sposób. One chcą oddać pierwiastki, a nie metale z kolei chcą przyjąć, znaczy pierwiastki, elektrony. A nie metale z kolei chcą przyjąć elektrony, bo są bardzo blisko. Dobra. Tam fajna dyskusja się na czacie toczy, więc będę potem, jak to będzie jakaś możliwość, to będę sobie z przyjemnością potem czytał. Ale nie wiem, czy potem ten czat się zapisuje do live'a. Trochę nie ogarniam. Ale dobra, nieważne. Jedziemy dalej, bo się ciemno i późno robi. Więc tak, łączą się po to, żeby mieć ten oktet elektronowy. Teraz zobaczcie, na przykład jest sobie taki pierwiastek tlen, on jest, ma 6 elektronów walencyjnych, 16 minus 10, no i w związku z tym do oktetu brakuje mu dwóch elektronów walencyjnych. Skąd je weźmie? Na przykład od dwóch wodorów, bo każdy wodór ma po jednym elektronie, w związku z tym dwa wodory połączą się z tlenem i co stworzą? H2O. Cząsteczkę wody. No i teraz jakie mamy rodzaje wiązań chemicznych? Tak, mamy wiązania chemiczne, trzy rodzaje. To wszystko jest omówione w drugim odcinku. Ja nie będę wam teorii tutaj za dużo zdradzał, ale chodzi o to, żebyśmy sobie rozpoznali. Zapisuje się z białek. Zrobi pan powtórkę z tłuszczy? Tak, będzie we wtorek za tydzień. Dogrywamy 9 odcinek, zamykamy cały blok materiału z gimnazjum, którego nie było w zeszłym roku zamkniętego, bo już mi zabrakło siły. Także zapraszam was we wtorek, ale wieczorem to będzie, koło godziny 21, jak dzieci pójdą spać. Bo nie chcielibyście tutaj live'a robić z moimi dziećmi, które by rozwalają system, nie? Dobra, ale nieważne. Nie o nich. Zobaczcie, jest sobie taka cząsteczka, strzelam... niech będzie cząsteczka tlenu. Jak to jest możliwe? Jaką ona ma w sobie wiązanie? Po pierwsze, jeżeli widzicie dwa identyczne pierwiastki połączone ze sobą, wiemy, że są połączone, bo tworzą cząsteczkę, to na 100% będzie to wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane.
kowalencyjne, niespolaryzowane. Inaczej bywa nazywane atomowym. Jak ono się utworzyło? Po pierwsze, tlen ma 6 elektronów walencyjnych. Ustaliliśmy sobie razem, że chce mieć 8. Ile mu do 8 brakuje? No 2. Więc jeżeli spotyka sobie drugi atom tlenu, to chce się dogadać. Tworzą tak zwane kowalencyjne, oznacza, że to jest coś innego, kooperacja, gracze wiedzą, o co chodzi, a walencyjne to elektrony walencyjne. Więc on wystawi tyle, ile mu brakuje, a brakuje mu 2 do 8. Jest sobie jeden atom tlenu, ma 2 elektrony walencyjne wystawione w stronę partnera. Dlaczego? Bo ma 6 elektronów walencyjnych, chce mieć 8. Pozostałe 4, no bo ma 6, piszemy sobie na bokach. Ten też ma tutaj 2 i wystawione tutaj pozostałe. Czyli 2 wystawia w stronę partnera, tworzy się jedno wiązanie chemiczne, tworzy się drugie wiązanie chemiczne. Czyli stworzył się dublet. Stworzył się oktet, proszę bardzo. Tu jest oktet elektronowy, cyk, 8. Bo tlenowi brakuje do 8 dwóch elektronów, bo ma 6 walencyjnych. Więc dogaduje się z drugą cząsteczką tlenu, drugim atomem tlenu. Oj, rozwalił mi się ten brak internetu, widzicie. I mam już taką cząsteczkę. Stworzyły cząsteczkę, obniżyły swoją energię, więc dlatego tlen nie występuje pojedynczo, tylko to jest wzór kreskowy tlenu. Niech pan kiedyś pogra z nami w Minecraft na serwerze. O, chciałoby się. Na razie to nie ogarniam. Ja na chemii dopiero kończę alkohole. Okej. To są wiązania kowalencyjne niespolaryzowane. Kiedy tworzy się wspólna para elektronowa. Teraz co w przypadku, kiedy mamy cząsteczkę na przykład taką? To jest woda. Woda jest stworzona z 2 atomów niemetali. Tu pamiętajcie, jeżeli 2 razy jest ten sam pierwiastek, to po prostu jest to, wiązanie kowalencyjne. H2N2O2 to będzie kowalencyjne niespolaryzowane. Ale jeżeli mamy 2 różne niemetale, wodór jest niemetalem i tlen jest niemetalem, no to w tym momencie tworzy nam się wiązanie oczywiście kowalencyjne spolaryzowane. Kowalencyjne spolaryzowane. Napiszmy to sobie. Kowalencyjne spolaryzowane. Kowalencyjne. Co to znaczy spolaryzowane? To takie, które ma ładunki. Spolaryzowane. Takie, które po prostu polaryzację ma, czyli ma ładunek dodatni ujemny. Ciach. No i teraz jak ono powstaje tutaj? No wyobraźcie sobie, że mamy tlen, który znowu chce mieć oktet elektronowy, a ma 6 elektronów i pojawia się w okolicy wodór. Wodór ma tylko jeden elektron, w związku z tym tlen będzie się dogadywał z 2 atomami wodoru. Proszę bardzo, tu jest jeden, który wystawia swój jeden elektron walencyjny i tu jest drugi, który wystawia swój drugi elektron walencyjny. Tu tworzą jedno wiązanie, tu tworzą drugie wiązanie. No i teraz patrzcie, tu się stworzył nam oktet elektronowy, czyli tlen jest zadowolony, bach, ma 8 elektronów, a jeszcze zapomniałem dopisać jego 6. Bo on jeszcze ma 6 budowanych, patrzcie. Znaczy, no. Nie, to jest jego 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a nasze atomy tlenu, wodoru cieszą się, bo mają dublet elektronowy, czyli cząsteczka jest stabilna, obniżyła swoją energię i jest wszystko git. Tylko, że problem polega na tym, że tak jak tutaj były 2 takie same pierwiastki, tak tutaj są 2 różne pierwiastki. No i teraz mamy taką sytuację, że we wzorze kreskowym nasz tlen jest silniejszy, czyli to on przyciąga elektrony do siebie, to zaznaczamy taką strzałką w połowie wiązania, a skoro on przyciąga do siebie elektrony, a elektrony to są minusiki, to na nim tworzy się ładunek ujemny. A na wodorach w takim razie tworzy się ładunek dodatni. Dochodzi do tak zwanej polaryzacji, czyli pojawia się cząsteczka z 2 biegunami, czyli dipol tak zwany. Co wy tu piszecie? Ja piszę na następne substancje, czy występują? Rzadko bywają. Rzadko bywają. Ale no, to co wiedzieć? Pan kiedyś powie... Dobra, jedziemy dalej. Coś tutaj się załączymy się w bólu. Co znowu? Aha. Dobra. Okej. Okay. No to w takim razie ostatni rodzaj wiązań, czyli wiązanie jonowe tak zwane. Słuchajcie, wiązanie jonowe to są takie wiązania, które gdzieś mi tu ucieknęło. Kursor znowu mi uciekł. Wybaczcie. Wiązania jonowe to są takie wiązania, które występują między atomami metali i niemetali. Na przykład sobie narysujmy sobie C, ojej, nie tym pisakiem. Pyk, 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 pyk. Narysujmy sobie taką cząsteczkę chlorek wapnia. OK? Chlorek wapnia, metal i niemetal. Wapń jest metalem, chlor jest niemetalem. Metale chcą się pozbyć swoich elektronów. Wapń ma 2 elektrony.
który chce się pozbyć, bo nikt mu nie da 6, on ma tylko 2, bo leży w drugiej grupie. Za to chlor ma elektronów walencyjnych 7, więc chlor chętnie przyjąłby, ale tylko jeden. Dlatego potrzeba dwóch chlorów, bo jeden przyjmie sobie jeden elektron. Patrzcie, on ma swoje 7 elektronów, bo jest w grupie 17, ten też ma swoje 7 elektronów. No i teraz tak, każdy z nich stoi na sępa i myśli, że wapń mu da. A wapń oczywiście, że chętnie przekaże swoje elektrony, bo on chce się ich pozbyć. Dlaczego? Bo jak skasuje sobie te 2 elektrony, to wcześniej jakbyście sobie narysowali budowę atomu wapnia, to się okaże, że na wcześniejszej powłoce ma 8 elektronów walencyjnych, czyli oktet. Czyli te 2 mu do niczego nie są potrzebne, więc się ich pozbywa. To jest przeskok elektronów i teraz sobie zapisuję tak zwane równania połówkowe. Czyli zobaczcie, co zrobił wapń. Wapń oddał 2 elektrony, czyli minus, co spowodowało, że powstał, uwaga, kation 2+. Dlaczego kation 2+? Bo teraz mu dostały 2 protony bez pary, 2 plusy. No bo miał tyle samo minusów i tyle samo plusów, tak? Czyli protonów i elektronów. Minusy ktoś mu zabrał, czyli chlor, w sumie sam oddał. No to teraz 2 plusy zostały bez pary. Dlatego ładunek jest Ca2+ i powstał jon. Jon dodatni nazywa się kation. Kation. Tyk, 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 tyk. No i chlor, których mamy 2 sztuki, 2 atomy, przyjęły te 2 elektrony, każdy po jednym. W związku z tym powstały 2 takie, które mają jeden minusik bez pary. No bo dostały, i to się nazywa, bo dostały od wapnia, anion. I między nimi jest przyciąganie elektrostatyczne. Dobra, jedźmy dalej. Nie rozumiem, jaka jest różnica między niespolaryzowanym a spolaryzowanym. Różnica jest taka, że jak jest związanie niespolaryzowane, to tworzą je 2 takie same atomy o takiej samej sile przyciągania elektronu. Teraz już w 7 klasie mówi się o tak zwanej elektrojemności, co jest fachową jakby częścią związaną z wiązaniami, a no wcześniej w gimnazjum nie było to obowiązkowe, więc zapamiętajcie sobie, że jeżeli cząsteczkę tworzą 2 takie same pierwiastki, to one tak samo przyciągają elektrony, a wiązanie chemiczne to są elektrony. Jeżeli cząsteczkę tworzą 2 różne pierwiastki, no to mają różną siłę przyciągania tych elektronów. Więc jeżeli to są 2 różne niemetale, to jeden z nich jest silniejszy, drugi słabszy. Więc lina, czyli to wiązanie, przeciąga się w stronę tego silniejszego. Jeżeli lina jest zrobiona, to wiązanie chemiczne jest zrobione z elektronów, zawsze jest zrobione z minusów, to ten silniejszy wokół siebie ma wtedy większe zagęszczenie minusów, a słabszy plusów, więc tworzy się polaryzacja, minus i plus. Ok? Czy w wiązaniu jonowym zawsze będzie metal i niemetal? Tak, zawsze będzie metal i niemetal w wiązaniu jonowym. Takie duże uproszczenie. Dobrze, jedźmy dalej. Słuchajcie, chcieliście parę słów na temat wartościowości. Proszę bardzo. Moi drodzy, wartościowość to jest coś, co... Znaczy, niby nie trzeba się tego uczyć, nie? Ale przydaje się czasami wiedzieć, co ma jaką wartościowość. Więc zapamiętajcie sobie kilka podstawowych trików na wartościowość. Trik numer 1 jest następujący. Ja tylko mam problem z pierwszą klasą, z niektórymi zagadnieniami. No to polecam obejrzeć sobie live od 1 do 4, bo w czwartym jeszcze zajmujemy się stężeniami procentowymi. Ale... Tam wszystko jest. Tutaj robimy sobie takie tempo. Nie? Słuchajcie. Nie rozumiem, Diana, co to nazywa, co to znaczy, jak się nazywa to ostatnie. Nie wiem, o co pytałaś. Słuchajcie, teraz tak, wartościowość. Jeżeli spojrzycie sobie na układ okresowy pierwiastków, to jest kilka trików. Wszystkie pierwiastki w grupie pierwszej i w grupie drugiej są, mają wartościowość równą numerowi grupy. Czyli tu wszystkie są jednowartościowe, tu wszystkie są dwuwartościowe. Tutaj w zasadzie wszystkie takie popularne są trójwartościowe. Jak widać, tutaj int jest 1 i 3, i tal jest 1 i 3, ale i tak najczęściej stąd się stosuje glin i ewentualnie bor. Dobra. Co mamy dalej? Dalej mamy następujące rzeczy, czyli to jest wartościowość, czyli numer grupy najczęściej. Potem tu już się tak średnio sprawdza. Zawsze pierwiastek ma wartościowość najwyższą, znaczy. Jeżeli pierwiastek posiada kilka wartościowości, a wiecie dobrze, że są takie pierwiastki, to zawsze jedna z jego wartościowości i tak będzie równa numerowi grupy, tej najwyższej. Czyli na przykład jeżeli mam, nie wiem, azot jest w 15 grupie, czyli tam ma 5 elektronów walencyjnych, to jego najwyższa wartościowość to jest 5, ok? Numer grupy głównej tak zwanej. On ma jeszcze inne wartościowości, ale gdybyście chcieli, to zawsze on będzie miał też wartościowość równą numerowi grupy głównej, czyli tam 1, 2, trzecia grupa główna, czwarta, piąta, szósta i tak dalej, ok? No dobra, ale co dalej z wartościowościami, jak sobie z tym poradzić? Musicie znać dwie rzeczy, to się bardzo często wam myli, że wodór w wodorkach, fluor w fluorkach, to potem wynika, jak już jesteście przy powtórce, to już wiecie, że jest taki kwas fluorowodorowy, HF, bromowodorowy, HBr, ale w pierwszej klasie, kiedy to omawiamy na lekcjach,
no teraz już nie ma pierwszej klasy, ale w pierwszej klasie, jak byliście w pierwszej klasie, jak omawialiśmy to na lekcjach, to nie mieliście pojęcia, że są kwasy, w ogóle istnieją. W związku z tym taka regułka, że wodór w wodorkach, fluor we fluorkach, chlor w fluorkach, którą ja podaję moim uczniom, że są jednowartościowe, pomaga im, jak patrzą sobie w układ okresowy, wybrać dobrą wartościowość. Więc zapamiętajcie sobie, które i kiedy są jednowartościowe. No i wszyscy pewnie wiecie, że tlen w tlenkach i siarka w siarczkach są dwuwartościowe. Więc to są takie tipsy dotyczące wartościowości. No i teraz, gdzie to się wykorzystuje? No, pisanie wzorów, moi drodzy. Mamy dwa rodzaje wzorów. Wzory sumaryczne, zapamiętajcie sobie, to są te krótkie, takie w skrócie. W sumie, tak naprawdę, nie? W sumie pokazują, ile jest atomów i jakie to są atomy, nic więcej. No i potem mamy wzór strukturalny, który pokazuje budowę. Nie dość, że pokazuje, ile i jakie atomy, to jeszcze pokazuje, jak są połączone ze sobą, czyli pokazuje strukturę. Okej, okay, no to teraz tak, jest jeszcze haczyk, który bardzo często wymiękacie na nim, nie martwcie się, ja też wymiękałem, będąc w waszym wieku, że czasami jak tworzymy nazwę, bo też są takie zadania, na przykład jest podane na przykład kilka przykładów i trzeba podać nazwę i zapominacie o wartościowościach, nie? Na przykład nie wpisujecie wartościowości, bo czasami trzeba podać, zobaczcie, jak tutaj na przykład siarczyk żelaza 2, a czasami się ich nie podaje. Teraz pytanie, kiedy się je podaje, kiedy się nie podaje w nazwie wartościowości. Mówimy o tym drugim pierwiastku. Ten drugi pierwiastek w związku chemicznym, zawsze patrzymy sobie w układ okresowy. Znowu się rozłączyło? No jak? Jak to możliwe? Halo? Czy jestem? Ponoć jestem. Ponowne połączenie udane. Czy mnie słychać, czy mnie widać? O, dobra, jestem. Słuchajcie, wybaczcie, no mówiłem wam, że mój komputer nie lubi mojego Wi-Fi w domu i zrywa połączenia, to musicie być na to przyzwyczajeni, a w telefonie mi się po prostu wyczerpał cały już net, w związku z tym no nie ma innej opcji, no tak jest. Dobrze już, no to jedziemy w takim razie. Czyli tak, kiedy wartościowość piszemy w nazwie, na przykład siarczek żelaza 2 i dlaczego? Spójrzcie sobie układ okresowy pierwiastków i na przykład jeżeli macie układ, w którym są wartościowości wpisane, to co się okazuje, jest taki pierwiastek jak żelazo i on posiada kilka wartościowości, 2 i 3. Więc jeżeli tworzycie jakiś związek z żelazem, no to musicie podać, które żelazo zostało użyte, czy 2, czy 3. Nie? Bo jak na przykład napiszecie berylu, beryl ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 2, no to wystarczy napisać na przykład siarczek berylu i koniec. I nie pisze się tej wartościowości. Więc wracając, jeżeli jest kilka wartościowości, musicie tą wartościowość napisać w nazwie. Tak? Dlatego w żelaza jest, a dlatego tutaj w sodzie nie ma, bo ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 1. Do poprzedniego. No, proszę sobie nie żartować ze zdesperowanych gimbusów. Już jest, niech pan kontynuuje, bo strata czasu. Dobre meme. Pan cofnie kawałek. Jedziemy. Szkoda czasu, tak jak mówicie. No wybaczcie, no to są techniczne. Ok, poćwiczmy trochę. Czyli tu też jest szansa na to potem, żebyście sobie zrobili pauzę. Tlenek sodu. Jak zrobić tlenek sodu? Moi drodzy, pierwsza sprawa jest taka, że wypisujemy w kolejności odwrotnej niż czytamy. Czyli najpierw wpisujemy sobie sód, Na. Mamy napisać wzór sumarycznie strukturalny. Potem tlen. I tlen jest dwuwartościowy w tlenkach, sód jest jednowartościowy. Możemy sobie spojrzeć w układ okresowy, a tlen w tlenkach zawsze dwuwartościowy. Więc sprawdzamy, czy wartościowości możemy skrócić. Nie możemy skrócić, więc spisujemy na krzyż. I ta dwójka pojawia się tu. Tu nie piszemy nic, bo jedynek nie piszemy. Czyli mamy dwa atomy sodu, to jest teraz wzór strukturalny. Ta dwójka mnie o tym informuje. Jeden atom tlenu, który ma dwie łapki, czyli jest dwuwartościowy. OK, zapamiętajcie sobie, że łapki to wartościowość, a tu na dole mamy ilość sztuk. To jest tak zwany indeks stechiometryczny. Chlorek potasu. K to potas. Chlor w chlorkach jest jednowartościowy zawsze. Jak widzicie, po spisaniu na krzyż nie ma nic. W związku z tym KCl, taki prościutki wzór strukturalny. Siarczek ołowiu 4. Pb to jest ołów. Jest czterowartościowy, bo jest podane w nazwie, więc nie ma co szukać nawet w układzie okresowym. Siarka w siarczkach jest dwuwartościowa zawsze, więc mamy wartościowości. Sprawdzamy, czy możemy skrócić. Tak, 4 i 2 da się skrócić przez 2. W związku z tym z dwójki robi się jedynkę, której nie piszę tutaj, ale z czwórki robi się dwójka, którą piszę tu. Nigdy nie skracam wartościowości, one nadal zostają takie, jakie są. Mamy Pb, który ma 4 łapki i siark i 2 atomy siarki, które mają po 2 łapki, czyli ciach, ciach, ciach i ciach. Ołów ma 4 łapki, czyli jest czterowartościowy, siarka w siarczkach jest dwuwartościowa, jest OK. Bromek żelaza 3. Bromek żelaza 3 to Fe, odwrotnie jeszcze czytam, Br i teraz tak, żelazo jest trójwartościowe, brom w bromkach jednowartościowy, nie można skrócić wartościowości, więc spisuję na krzyż, cyk. No i mamy coś takiego, Fe
Jeden atom bromu, drugi atom bromu i trzeci atom bromu. Jest OK. To są wzory sumaryczne i strukturalne. O, straciłem suba. O, mam suba, ale fajnie. Opowie pan coś o reakcjach redox? Nie, bo to nie jest... To nie jest, moi drodzy... Co nie jest? To nie jest, moi drodzy, szkoła średnia. Tu nie ma redoksów. Jedziemy dalej. Teraz jest ta trudniejsza część. Teraz tu spróbujemy sobie nazwać. Już chyba nie będziemy pisać wzorów strukturalnych, bo szkoda czasu, ale spróbujemy sobie nazwać. Więc tak, nazwa to jest tak, odwrotnie niż jest napisane. Czyli nie azotek tlenu brymboże, tylko tlenek azotu. Tlenek... No i teraz pojawia się problem, nie? Bo azot, tlenek azotu, azotu... I teraz jak nie sprawdzicie sobie, czy ten pierwiastek drugi, to jest bardzo ważne, ma kilka wartościowości, to nie, tak naprawdę nie wiecie, czy tu napisać cyfrę, czy nie. Tak, czyli zobaczcie, nie mamy pojęcia, czy piszemy wartościowość w nazwie, czy nie. Co trzeba zrobić? Spojrzeć sobie w układ okresowy i poszukać azotu. Cyk. I zobaczyć, czy ma kilka wartościowości. No niestety ma. 1, 3, 4 i 5. 1, 3, 4 i 5. Więc która z tych wartościowości została użyta w zadaniu? Trzeba sprawdzić teraz, która. Jak to zrobić? Na 100% każdy z was wie, że tlen jest dwuwartościowy w tlenkach. No to wystarczy wpisać sobie wartościowości. Zajmuje naprawdę chwilę, więc nie mówcie, że tego nie daje się rady zrobić. A teraz pytanie jest takie. Jaka cyferka nad azotem wpisana da nam te wartościowości? No i teraz ta cyferka, no skoro tu dwójka się pojawiła, to skąd się wzięła ta piątka? Może tak było. No i tak. Spisany na krzyż daje nam N2O5, czyli nasza wartościowość, którą tu muszę wpisać w nawiasie. Czemu mi takie coś skoczyło? Czekajcie. To nic innego jak 5. Tlenek azotu 5. Ciach. Za ile czasu będzie zapis na YouTube? Nie mam pojęcia. K2S. 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 No tak, S to siarka, czyli siarczek. Potasu. Nie będzie żadnej cyfry. Dlaczego? Bo potas jest w grupie pierwszej i ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 1. Potem tutaj chlor, czyli chlorek. Sodu. Sodu. Podobnie jak potas, sód jest w grupie pierwszej, ma tylko jedną wartościowość, więc nie pisze się przy sodzie żadnej cyferki. No i tutaj mamy tlenek. Miedzi. No i poszukajmy tej miedzi w układzie okresowym. Miedź jest tu. Tu, 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 tu. Miedź. Oj, niestety ma kilka wartościowości. 1 i 2. W związku z tym trzeba ocenić, która wartościowość została przeze mnie użyta w zadaniu. Pyk. Wiecie dobrze, że tlen jest dwuwartościowy w tlenkach. No to pytanie, jaka cyferka nad miedzią da nam taki wzór, który tutaj wyszedł? Gdybym tu napisał 2, no to by się na wartościowości skróciły, nie byłoby nic. A napisałem 1. W związku z tym, zobaczcie, wartość, i ta nam daje, ta wartościowość daje nam nasz wzór, czyli tlenek miedzi 1. Dobrze, świetnie Wam idzie. Jeśli nie ma na okresie wartościowości, to da się jakoś odczytać. No, są takie, wiecie, no, żelazo nauczcie się, że ma 2 i 3, miedź ma 1 i 2, to są takie, no, rtęć ma 1 i 2, więc to są takie typy, których trzeba się po prostu wiedzieć. Ołów ma 4 i 2. Kilku pierwiastków warto się nauczyć. No, nie mają obowiązku Wam pisać wartościowości niestety na układzie okresowym. Jeszcze jedna rzecz, którą Wam się często myli, jak się czyta? A bywają takie pytania na egzaminie. Zobaczcie, kiedy jest atom, kiedy jest cząsteczka? Jeżeli mamy zapis H2, to znaczy, że jakieś dwa atomy wodoru się ze sobą połączyły, H2. To znaczy, że nie możecie go przeczytać jako atom albo dwa atomy wodoru, tylko to już jest cząsteczka, czyli czytamy to jako jedną cząsteczkę wodoru. Jak byłoby na przykład dwa atomy wodoru zupełnie nie połączone ze sobą, tak i tak, to wtedy wpisujemy to jako 2H. I to czytamy wtedy dwa atomy wodoru. Czyli musicie nauczyć się rozróżniać z zapisu, kiedy to jest cząsteczka, coś połączonego ze sobą, coś bardziej skomplikowanego niż pojedyncza kuleczka, to wtedy mamy obowiązek powiedzieć na to cząsteczka. Jeżeli nie, no to musimy powiedzieć na to atom. Więc atomy to są takie prościutkie zapisy, a tutaj już mamy cząsteczki. Widzicie? Trzy cząsteczki. To też jest oczywiście cząsteczka jedna, bo tu jest tak zwany współczynnik stechiometryczny, zapamiętajcie sobie, wynoszący 1. Go nie widać, ale on tam jest. To tak samo jak tutaj jest indeks stechiometryczny, który wynosi 1. Go też nie widać, ale on tam jest, więc zapamiętajcie sobie o tym. Jedna cząsteczka tlenku wodoru, w której skład wchodzą. I teraz widzimy dwa atomy wodoru, no i jeden atom tlenu, nie? No i tutaj mamy cztery cząsteczki wodoru, no i teraz co się robi? Dużą razy małą zawsze się liczyliśmy, nie? W których skład wchodzą 8 atomów wodoru, no bo cztery cząsteczki po dwa atomy wodoru, no i cztery atomy tlenu, cyk. Dobra, witamy, witamy wszystkich, którzy jeszcze do nas dotarli teraz.
Live trwa już godzinę, a przed nami już no, kończymy. Ostatnia część, ostatnia. Przed podsumowaniem. Moi drodzy, równanie reakcji chemicznych. Kluczowa sprawa, ale uwierzcie mi, nie jesteście w stanie nauczyć się równań reakcji chemicznych, jeśli nie będziecie znali wzorów sumarycznych i strukturalnych. I nie będziecie umieli łatwo napisać, nie wiem, tlenek magnezu, chlorek glinu i tak dalej, to nie jesteście w stanie ogarnąć pisania równań reakcji chemicznych. Równanie reakcji chemicznych to jest po prostu zapis za pomocą symboli właśnie i wzorów substancji chemicznych tego, co dzieje się w probówce. Używamy do tego dwóch rodzajów cyferek, tak zwanej dużej cyfry, która nazywa się wspólny czynnik stechiometryczny i ona określa ilość cząsteczek. Na przykład 2H2O to są dwie cząsteczki wody, albo 13Mg to są 13 atomów magnezu na przykład, nie? To są te duże cyfry, które z przodu się wpisuje. No i potem jeszcze indeks stechiometryczny, to jest taka fachowa nazwa, ja na to mówię mała cyferka, i ona określa, ile w danej cząsteczce jest atomów. Na przykład H2O, to ta dwójka na dole mała oznacza, że są dwa atomy wodoru. Więc dlatego tutaj macie kolorami. A będą zadanka z alkoholi. W tym live nie. Pamiętajcie, że jesteśmy wstępnie umówieni na przyszły wtorek na białka, tłuszcze i tak dalej. Muszę przygotować do tego preskę całą, bo jej po prostu jeszcze nie mam. I jeszcze planuję jakoś później zrobić Wam jeszcze kolejnego live'a przed egzaminami. Jeszcze nie wiem, kiedy on będzie, ale to dam Wam znać. Także obserwujcie. Teraz no, będę się pojawiał, żeby Wam trochę poćwiczyć. Dobra, 7 rzeczy, które musicie wiedzieć, jeżeli wchodzicie w reakcje chemiczne. Jest 7 pierwiastków, które po prostu w naturze występują w cząsteczkach dwuatomowych. Dlaczego? Bo wiązania kowalencyjne, niespolaryzowane, powodują, że one się łączą ze sobą w pary i mają niższą energię. No właśnie dlatego, żeby stworzyć dublet i oktet elektronowy. Dlatego jest ich 7. To są pierwiastki w stanie gazowym. To jest właśnie w temperaturze pokojowej oczywiście. Wodór, azot, tlen, fluor, chlor, brom, i jod. I wpisujemy je, jak słyszycie słowo na przykład tlen, wpisujecie O2. Jak słyszycie słowo wodór, wpisujecie H2 w reakcję chemiczną. To jest bardzo ważne. Teraz czym jest reakcja chemiczna? Dziękuję bardzo za serduszko. Wzruszyłem się. Reakcja chemiczna to jest właśnie zapis tego, co się dzieje. Czyli jest na przykład polecenie. Otrzymywanie tlenku węgla 4. Zapisz równanie reakcji na przykład, nie? To najprościej jest sobie zrobić pierwszą rzecz, to tak naprawdę słownie sobie napisać, nie? Ustalić, co jest celem tej reakcji. No, jeżeli otrzymać tlenek węgla 4, to pamiętajcie, że symbolem określającym przemianę w chemii jest strzałka. Więc za strzałką wpisuję sobie tlenek węgla 4, bo on ma powstać. Słowo sobie na razie wpisuję. Z czego powstanie? No z tlenu i węgla. W związku z tym, jeżeli mam tlen, to zamiast tlenu wpisuję... Właśnie dlatego, że tu w ramce to jest, wpisuję O2. No a węgla nie ma w ramce, więc on występuje w atomach pojedynczych, więc mogę wpisać sobie C. No i tworzymy wzór tlenku węgla 4. Ja wiem, że to jest coś, co umiecie na pamięć, ale gdyby tu było cokolwiek innego, no to nie byłoby tak łatwo, więc musicie umieć znać wzory, właśnie szybko pisać wzory substancji chemicznych, tam te wartościowości, sprawdzać, czy się skraca, bo wtedy Wam to wszystko elegancko wychodzi. Pomógł Pan doskonale rok temu, cieszę się. Sole i kwasy będą? Tak, w drugiej powtórce, w drugiej części. Jedziemy dalej. Dobra. No właśnie, spróbujmy sobie teraz uzupełnić te reakcje chemiczne. Patrzcie, jak to jest z uzupełnianiem? Przestańcie myśleć o tym jako o literkach. Ja wiem, że często Wam się miesza to, że tu jest i literka, i cyferka, i w ogóle o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że macie klocki. Klocki, które nazywają się N, klocki, które nazywają się O, nieważne. Klocki, kuleczki, co chcecie. I teraz zabawa polega na tym, że musicie zbudować budowlę ze wszystkich klocków, które macie. W sensie nie może Wam zabraknąć żadnego klocka, ani żaden klocek nie może Wam zostać. I możecie mnożyć klocki, proste. Macie taką magiczną, minecraftową moc. Możecie kraftować klocki, czyli atomy. Patrzcie, jak to wygląda w konkrecie. Jeżeli mamy sobie taką substancję, która jest N2, tak, czyli azot po prostu, i łączymy to z tlenem i otrzymujemy tlenek azotu 2, no to teraz liczymy. Po lewej stronie to są substraty, przypominam Wam, tu są zawsze substraty. Po lewej stronie są dwa atomy azotu, a po prawej tylko jeden, czyli widzę, że czegoś zabrakło. Teraz mogę tylko wpisywać tak zwane duże cyfry, czyli współczynniki stechiometryczne. No to wpisujemy. Razy ile muszę pomnożyć ten jeden, który tutaj jest, żeby było tyle samo co tam? Razy 2. Brawo, pracujecie ze mną. Super. No i teraz mam 2 tleny i tutaj też już są od razu 2 tleny, więc jest OK. Teraz zobaczcie na dole. Mamy sód plus chlor. Dlaczego sód jest bez cyferki? No bo to jest atom sodu. Nie ma go w tej ramce, gdzie jest 7 pierwiastków, które występują w cząsteczkach dwuatomowych, ale za to chlor tam jest. Więc zamiast słowa chlor wpisałem Cl2. Otrzymujemy chlorek sodu, czyli sól kuchenną. Znowu liczymy atomy. Jeden atom. Tutaj też jest jeden atom, spoko. Dwa atomy chloru, a tutaj jest jeden atom chloru, więc muszę uzupełnić, czyli wpisać dużą cyfrę, pomnożyć to razy 2. Ale z kolei, jak to pomnożyłem razy 2, to pamiętajcie, że teraz po stronie strzałki, czyli po prawej stronie, czyli po stronie produktów, mam dwa atomy sodu, tu mam jeden, więc co robię? Mnożę razy 2.
I już styka. Dwa atomy sodu, dwa atomy sodu, dwa atomy chloru i tu też są dwa atomy chloru. Pamiętajcie, żeby na końcu sobie zawsze policzyć to jeszcze raz. Siarka jedna, tu też jest jeden atom siarki, tutaj dwa atomy tlenu, tutaj też są dwa atomy tlenu. Wszystko jest okej, nie muszę nic tutaj dopisywać. No i tutaj, patrzcie, dwa atomy glinu, jeden atom glinu. No to wiem, że tu jest za mało, mnożę razy dwa. Ok, teraz mamy tak, trzy atomy tlenu, tutaj jest jeden atom tlenu, no to spoko, mnożę razy trzy, jest ok. Jeden atom wodoru, a tutaj mam, uwaga, zobaczcie, 6 atomów wodoru, czyli gdzie jest za mało, tu jest za mało, czyli tu wpisuję dużą szóstkę. Chlor, 6 atomów chloru, no i też jest 6 atomów chloru. Wszystko się zgadza, zobaczcie, 6 chlorów, 6 wodorów i tak dalej. Zadanie, zapisz równanie reakcji otrzymywania tlenku wapnia. Po pierwsze, co to jest tlenek wapnia? Tlenek wapnia to trzeba sobie stworzyć wzór, czyli CaO, odwrotnie niż czytam. Drugiej, więc też jest dwuwartościowy. Co tam mi piszecie? O, jest jakiś, ktoś napisał reakcję, super, ale wam świetnie idzie. No nie, Eloxos, nie uzupełniłeś reakcji chemicznej. To chcemy otrzymać. I chcemy otrzymać to z wapnia, Ca, do którego dodajemy tlen. No i otrzymujemy faktycznie tlenek wapnia, ale zobaczcie, jest jeden atom wapnia, tutaj też jest jeden atom wapnia, dwa atomy tlenu, tu są dwa atomy tlenu, tu jest jeden atom tlenu, więc mnożę razy dwa, pyk. Teraz patrzcie, tleny się zgadzają, nie? Ale za to wapnie, zobaczcie, dwa atomy wapnia, tu jest jeden atom wapnia, pykam sobie drugą. O, jest ok, jest pan najlepszy. A dziękuję bardzo. I skromny do tego. A co? I jedźmy dalej. Zadanie, zapisz równanie reakcji rozkładu tlenku rtęci 2. Ważne, czytajcie, czy to ma być otrzymywanie, czy rozkład. Jeżeli rozkład, to znaczy, że tlenek rtęci 2 ma się rozłożyć na coś, czyli ma być przed strzałką, ma dopiero z niego coś powstać. Teraz tak, co to jest tlenek rtęci 2? Hg, to jest rtęć, jest dwuwartościowa, no bo podali w nazwie, tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, spoko, no i na co to może się rozłożyć? Zastanówmy się. Na pewno nie na wapń, na pewno nie na sód. Tak, brawo wy, to będzie rtęć i prawdopodobnie to też będzie tlen, ale nie zapisujcie go bez dwójki na dole. Dlaczego? Bo tlen tworzy cząsteczki dwuatomowe, o takie. I teraz uzupełnijmy to sobie, czyli lewa strona musi równać się prawej stronie, a jak nie się nie równa, to trzeba pomnożyć. Jedyne działanie, które możecie robić, to mnożenie. Więc jeden atom rtęci, tu też jest jeden atom rtęci. Jeden atom tlenu, tutaj są dwa atomy tlenu. O, jest jakiś error. Tutaj dwa, tu jeden, więc tu jest za mało. Razy ile muszę pomnożyć? Razy dwa. Nigdy nie możecie dopisywać małej cząsteczki, nigdy nie możecie wbijać w dużej cyfry między atomy. Możecie całą cząsteczkę po prostu pomnożyć razy dwa. Ok, zgadza się. Pomnożyliśmy teraz tlen, ale co się okazuje, rtęci też są jest dwa razy więcej, a tu był jeden, więc pykam tutaj sobie w ten sposób. I teraz już jest ok. Jak to przeczytamy? Dwie cząsteczki tlenku rtęci 2 rozkładają się na dwa atomy rtęci i jedną cząsteczkę tlenu. Okej. Będzie więcej części. Postaram się, żeby było więcej części. Dobra, słuchajcie, jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Co przed nami? A, przed nami podsumowanko. To już końcówka. Końcóweczka. Czy będzie to wstawione jako odcinek? Tak, prawdopodobnie będzie na jakiś czas. Bo nie jestem jakoś mega zadowolony z tego, bo były jakieś problemy techniczne z netem i tak dalej, więc nieważne. Dobra, podsumowanie. Patrzcie, zadania prosto z testów gimnazjalnych. Nie pamiętam, który rok, bo to nie o to chodzi. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź. A, bo jest tam u góry opis, nie? Da tlenek wodoru to związek o wzorze H2O2 pod wpływem różnych czynników, na przykład temperatury, na tlenek wodoru ulega reakcji rozkładu przebiegającej według równania. I mamy fragment do góry układu okresowego. 7.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z powyższego równania reakcji rozkładu wynika, że z dwóch cząsteczek na tlenku wodoru otrzymano. I teraz zobaczcie, trzeba umieć czytać. Z dwóch cząsteczek. Tu mamy dwie cząsteczki zapisane, nie? Na tlenku wodoru. O, to są dwie cząsteczki, cyk. No i teraz co otrzymano? Jak to przeczytać? To są dwie cząsteczki wody i jedna cząsteczka tlenu. No to sprawdźmy sobie. Jeden atom tlenu odpada. To nie jest atom, to jest cząsteczka. Trzy atomy tlenu odpada. Dwie cząsteczki tlenu odpada. Nie, no bo to nie są dwie cząsteczki, to jest jedna cząsteczka. Tu jest taka jedynka duża z przodu, jedynka, tylko jej nie widać. A, widzicie. Jest, proszę bardzo, napis. Jedną cząsteczkę tlenu. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo fałsz, jeśli zdanie jest fałszywe. Masa cząsteczkowa H2O2 jest równa 34 unity. Jak to obliczyć? Bardzo łatwo, zobaczcie. Podaje nam układ okresowy po to, żebyśmy mogli sobie sprawdzić masę atomową. Masa atomowa wodoru to już są zaokrąglone, tutaj podali nam. Wodoru to 1, tlenu to 16. Jeżeli macie dwa wodory H2, no to 2 razy 1, 2 razy 1 i macie dwa tleny, czyli 2 razy 16. Tu jest 1, nie 7.
2 razy 16, co daje 32 plus 2, co daje 34. Proszę bardzo, wyszło nam 34, jak dodałem. Czyli to jest prawda. Stosunek masowy wodoru do tlenu w nadtlenku wodoru wynosi 1 do 8. Co to znaczy stosunek masowy? Jak podzielę sobie masę jednego pierwiastka przez masę drugiego, czyli na przykład wodór przez tlen równa się wodoru, macie, widzicie, 2, a tlenu macie 32. Jak sobie podzielę to, bo idzie skrócić, to wychodzi mi 1 do 16. I to jest stosunek masowy, że jedna porcja wodoru na 16 porcji tlenu. Czyli nie 1 do 8, tylko 1 do 16. Co to jest? A to jest fałsz. Okej. Tak, ja też wszystkim życzę powodzenia. Jedźmy dalej. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego. No i faktycznie. Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej, zewnętrznej powłoce elektronowej, czyli powłoce walencyjnej. Skąd to bierzemy? Przypominam Wam, że to jest numer grupy. I teraz tak. Musimy znaleźć taki zestaw, w którym są pierwiastki w tej samej grupy. Sód jest tutaj. Magnez jest tutaj. Glin jest... Gdzie jest glin? Tu jest glin. No nie, to nie w okresie, w grupie mają być takie same. Dobra, jedziemy dalej. Wodór jest. Hel. No nie. Lit. No te dwa, ale to nie pasuje. Jedziemy dalej. Beryl jest. Bor. No nie, nie jest w tej samej grupie. Odpada. Jedziemy dalej. Beryl jest. Magnez jest. Wapń jest. Oh yeah. Mamy zwycięzcę. Czt. Wszystkie te mają dwa elektrony walencyjne. Taram, czyli D. Z takim przygotowaniem na pewno dacie radę. Robi Pan super robotę. Wiem. I lubię to. I fajnie, że jesteście. I wybaczcie, że mnie tak mało ostatnio bywa, ale jestem strasznie zapracowany i mam mnóstwo rzeczy zaległych jeszcze, żeby Wam pokazać. W ogóle Finlandię i Singapur do zmontowania vlogi. No nieważne. No ale cieszę się, że czekacie. Suby lecą. Możemy się umówić na, jak będzie 10 tysięcy subów, to zrobimy Q&A. Ktoś chce Q&A? Bo dawno temu robiłem pierwszą część, jak było 5 tysięcy lajków na fejsie, to było dawno temu. A możemy teraz sobie zrobić przy okrągłej cyferce, jak będzie 10 tysięcy Q&A. Ktoś ma ochotę na Q&A? Drugiego jakiegoś? Kiedy będzie na YouTubie? Zobaczymy. Jak zmontuję. Albo po prostu wrzucę tego live'a, po prostu tak bez obróbki, bez niczego. Chcemy. O, Zosia, chcę Q&A. Dobra. Tak, tak, oczywiście. No to jak pyknie 10 tysięcy, to zrobimy sobie Q&A. Myślę, że już tam za jakiś czas będzie. Także mamy 8735. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, pytanie. Znowu jest fragment układu okresowego. W poniższych zdaniach podano informacje o pierwiastkach i ich tlenkach. Które to tlenki? Wybierz je spośród podanych. W tym tlenku pierwiastek połączony z tlenem ma wartościowość równą 2. W skład jego atomu, w skład jądra atomu tego pierwiastka wchodzi 7 protonów. Ja bym zaczął od tego, żeby poszukać, który pierwiastek ma 7 protonów. Jak to rozpoznać? Po liczbie atomowej, przypominam Wam. O, tu mamy liczbę atomową 7. No to w takim razie wiemy, że chodzi o azot. Ale teraz tak, on ma być dwuwartościowy. Czyli załóżmy, że zaznaczylibyście A, ale nie sprawdzilibyście. To patrzcie, bo chemia jest prosta, tylko podchwytliwa. Gdyby azot faktycznie tutaj był dwuwartościowy, pyk, no to nam wartościowości się skróciły i mamy faktycznie wzór taki, NO. Nie? Ale zobaczcie tutaj, jaka jest podchwytliwość. Tutaj tlen jest dwuwartościowy, ale żeby wyszedł taki wzór, azot musiałby być czterowartościowy. A my mamy wziąć taką wartościowość równą 2, więc odpowiedź jest taka. Dobra, A, cyk, nie B, bo B to jest czterowartościowy, tam azot. Pierwiastki tworzące ten związek chemiczny leżą w tej samej grupie. Uwaga, grupa układu okresowego. Masa, cząst, co nie? A nie A, AD. A nie B. Co B? Ma wartościowo w tym tlenku? Nie no, A. Nie mylcie mi. A jest dobrą odpowiedzią. Pierwiastki tworzące ten związek leżą w tej samej grupie układu okresowego. Masa cząsteczkowa tlenku tego pierwiastka jest mniejsza od 70 unitów. W tej samej grupie, w tym samym co? W tej samej grupie. No to jeżeli to ma być tlenek, no to musi być ta grupa, nie? No i teraz tak, to musi być siarka. No i teraz mamy dwa przykłady, nie? Mamy, gdzie mamy jeden atom siarki i dwa atomy tlenu. No i to będzie 2 razy 16, no bo tlen waży 16 i 1, 32, to jest 32 i 32, to jest 64. No faktycznie, ma mniej niż 70 unitów. A ten, jakbyśmy dodali jeszcze 16 do tego, to jest 70, 80, dobrze liczę? To jest 80 unitów, a tu jest 64. No to mamy odpowiedź D.
Bach. D. Dobra. Policzyliście razem ze mną. Ostatnie, słuchajcie, ostatnie. Wasze ulubione wiązania chemiczne. Spójrzcie na to. Znowu, kawałek tam układu okresowego. Schemat przedstawia mechanizm tworzenia wiązania jonowego między atomami dwóch pierwiastków, metalem i niemetalem. Na schemacie kropkami oznaczono elektrony walencyjne atomów obu pierwiastków. Widzicie? Czyli metal ma 2 elektrony walencyjne, a nasz niemetal ma 7. Metal oddał 2 elektrony, czyli stał się kationem 2+, a każdy z tych atomów niemetalu przyjął po 1, czyli stał się anionem z jednym minusikiem. W którym wierszu tabeli właściwie zidentyfikowano metal oraz niemetal, tworząc związanie jonowe według podanego schematu? Więc tak, trop. Jeżeli metal ma 2 elektrony walencyjne, to na 100% będzie to pierwiastek z tej grupy. Beryl, magnez albo wapń, no bo tam ma 2 elektrony walencyjne. Więc co odpada na pewno? Odpada glin, bo ma 3 elektrony walencyjne do oddania. Odpada sód, bo ma 1 elektron walencyjny. Ok. Teraz, jeżeli ma tutaj 7 elektronów walencyjnych, to na pewno będzie coś z tej grupy. No bo tu jest 7 elektronów walencyjnych. No to odpada siarka w takim układzie. I mamy zwycięzcę. Widzicie? Czasami łatwiej jest odrzucić coś, niż trafiać dobrą odpowiedź. A jeżeli są 3 lub więcej pierwiastki, to tak zapisać to ułamka? Tak, też w ułamku. Jak są 3, to też po prostu stopniujecie, nie? Skracacie na maksa, jak liczycie stosunek masowy, to spokojnie, nie martwcie się. Możecie sobie zrobić potrójny ułamek, poczwórny, ile tam jest pierwiastków, nie? I tylko trzeba skrócić te masy podane w układzie okresowym. No dobrze, misie i wiewiórki, słuchajcie, trochę wam czasu zająłem, no ale tak to już jest, że zajmuję czas, bo to tu jestem, żeby zająć. Było trochę problemów technicznych, ale mam nadzieję, że mi je wybaczycie. No nie są moją winą, teraz będę musiał sobie nowy pakiet internetu dokupić, bym się skończył. A jak ja fejsika będę sprawdzał, bez pakietu internetowego. No i co? Miło było się z wami widzieć, słuchajcie, rozstać czas się, bo trzeba lecieć do przedszkola po dzieci. Lubię pana, miło mi to słyszeć. Słuchajcie, spotkamy się kiedyś na jakimś pitu-pitu, to sobie pogadamy, bo widzicie, że teraz tam patrzę na czat, jakoś mam źle to skonfigurowane. Trzymam za was kciuki, jeżeli piszecie egzamin w tym roku, jeżeli będziecie pisać w przyszłości, jeżeli pisaliście już, to trzymam kciuki, żeby wam to po prostu dobrze szło w szkole średniej, jeżeli będziecie pisali, no to się nie martwcie. Jakoś będzie. Nie mam pojęcia, jakie będą pytania. Mam nadzieję, że traficie. Warto znaleźć ten czas, żeby obejrzeć sobie te 8 odcinków podstawowych. Postaram się, zrobię wszystko, żeby się udało, żeby ten 9 w przyszłym tygodniu powstał, żeby zamknąć tak zwane substancje o znaczeniu biologicznym. No i co mogę wam powiedzieć? No, miło było z wami się spotkać tutaj na live'ie i live na razie zostaje sobie w necie, w takiej formie, w jakiej jest surowy. Także przeskakuj, jak będzie tam urwanie, łącza czy cokolwiek innego, no to trudno. Nie mam czasu teraz, żeby montować, ale było miło was gościć u mnie w bazie. I do zobaczyska następnym razem. Z tej strony najlepszy youtuber wśród nauczycieli, najlepszy nauczyciel wśród youtuberów, czyli pan Belfer. Miło było znowu się z wami widzieć na żywo. Lubię to. To jest mój żywioł. Cieszę się, że jesteście kulturalni w trakcie czatu i że pracujecie, że było was tak dużo. Pokazujecie, że wam zależy. A mnie tu jara, widzę, że za dużo światło się zrobiło teraz nagle u mnie w domu i tak dalej. Dobrze. To na koniec wam bardzo dziękuję i trzymajcie się, ale mnie przejarało, Jezus Maria, co tu się w ogóle stało, jak ja nie lubię, jak jest taki przejar. Muszę to ściemnić, patrzcie, bo tak się nie pożegnam z wami, taki przejarany, patrzcie. Kto mi... Normalnie jakby bomba atomowa wybuchła. No, to uczcie się. Czego musicie się uczyć i na Biolchema startujcie, bo potrzebujemy biologów, chemików bardzo dobrych. A co? A jak jesteście humanistami, to też się uczcie chemii, bo też może wam się w życiu przydać. Do zobaczenia next time, wtorek.